Słuchajcie. Dawaj. Tak. Kto był Hitlerem? Adolf. No. Tom pierwszy. Nie, ale nie wiecie, słuchajcie, bo ja jestem takim propem, który by polubił Adolf. Czyli tak, z gazem, buton z gazem. A słuchajcie, ej, takie pytanie, jakie jest najlepsze lekarstwo dla Żyda? Wiecie? Pan Adolf. Chła, chła, chła. Czasu. Podajcie jakiegoś suchara. To ja zapodam. Jestem w sumie fajny. Nie, słucha? Ja zapodam. Ten, na przystanku stoi chlebek i wchodzi do autobusu, nie? I na to bułka. Chlebek, pojebek, chlebek, pojebek. Na drugi dzień znowu wsiada chlebek do autobusa, da znowu bułka. Chlebek, pojebek, chlebek, pojebek. I tak przez cały tydzień chlebek się wkurwił. Cały weekend myślał, jak się bułce odgryźć i wymyślił. W poniedziałek rano wsiada taki zadowolony do autobusu. Tam oczywiście znowu bułka. Chlebek, pojebek, chlebek, pojebek. A na to chlebek. A bułka chuj. To niezły. Fucking comedy genius. Takie mogę być, badam. Dobra, jest impreza w Hollywood, nie? Wszystkie największe gwiazdy, wiadomo, nie? I nagle tam, wiesz, przy basenie, takim dużym, jakaś ta ładna laseczka, nagle na środku basenu zaczyna krzyczeć: pomocy, pomocy, topię się, nie? Pierwszy podchodzi Arnold, zrywa koszulkę, nie? Skakuje do tej wody, przepłynął, jest normalnie w połowie drogi, złapał go skurcz i utonął. A dalej, pomocy, ratunku! Idzie pan kontratak, znowu zrywa koszulę, pręży muskuły, skakuje tej wody, płynie, płynie, już jest 3/4 drogi do tej baby, zachał go skurcz, utonął, nie? No ta baba dalej, pomocy, pomocy, ratunku! Ta potem wychodzi Sylvester Stallone, też zrywa koszulkę, się pręży, yes. Płynie do niej, już praktycznie jest przy niej, łapie go skurcz i tonie. No kurde, i ta baba cały czas, pomocy, pomocy! I tak wychodzi na brzeg taki mały, schorowany, trzęsący się koleś, tak widać, że astmę ma i wszystkie choroby świata. Ledwo tą koszulkę ściąga, ledwo te spodnie ściąga, skakuje do tej wody i utonął od razu. I co dalej? Marcin, to już. Marcin. No? Pytanie mam do ciebie. No? Jesteś gotowy? Dawaj. Ile szarych komórek ma blondynka? Dwie! Źle. Jednego Samsunga. Wiedziałem. Wiedziałem. A nie tego? iPhone'a? iPhone'a właśnie. iPhone'a jak już. No właśnie. Ale spalił. To jak już mówimy o takich żartach, to tak. Poszło dwóch Żydów na lodę, jeden dostał dwie kulki, drugi z automatu. Żydzi do Allaha i Allahu, Allahu, zbuduj na jakiś dom, bo zimno nam jest. Allah tak patrzy, dobra, zbuduję was, ale jak kogoś zobaczę w oknie, dostanie serię z kałacha. I zbudował im szklarnię. A bo też Żydzi tam w więzieniu Allahu i Allah mówi, każdy z was dostanie numerki i będziecie mogli spierdalać, nie? Ja będę do was strzelał z kałacha, nie? I ale kto ucieknie, to ucieknie, nie? No dobra, nie? Oto Żydzi tam numerki spierdalają, tam Allah tam sterykał z kałacha, a wieczorem w telewizji i w dzisiejszym Żydolotku padły numerki. Matko Boska. Festiwal spierdolenia. Wystarczy, panowie. Ja już widzę... Rak! Która przychodzi na mailu, że wpika na YouTube zostało usunięte, bo nie... O Jezu! No to dawaj, sucharka. No to przychodzi baba do lekarza, nie? Lekarz baba też mówi, mu mówi, znaczy lekarz się pyta, co pani dolega? Baba na to, śnią mi się postacie z Gwiezdnych Wojen. A na to, jak to się zaczęło? Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce. O, Max Playa! Ciąc miał. Kosmołog, a powiedzieć ci kawał? Tak. Jak nie, on lubi dupę spawał? Ha, 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 ha. Please. Opowiedz taką historyjkę, daj. Ja ci mogę opowiedzieć kawał. Nie, ja opowiem teraz historyjkę. No dobra. Set serybok z jebaki, uciął chuja, wrzucił w krzaki. Szły dziewczyny na żołędzie i znalazły to narzędzie. Jedna mówi gęsia szyja, druga mówi kawał kija, trzecia mówi nic takiego, ja już miałam wkładanego. Poeta Marcin. To nie jest wyżart. 18 plus. Jaki jest magik, który stracił pracę? O kurwa, butelka. Jaka butelka, ty nie widziałeś? Nie widziałem tej butelki. Dobre! To było dobre. Ale Marcin, powiedz, jaki jest magik, który stracił pracę? Bezrobotny. Wyimaginowany. Rozczarowany. Yes. Dobre. Ja mam kawał, dobry. Dawaj. Kanał Marcina. Co? Kanał Marcina.
jest najlepsza na świecie. No kontynuuj. Wchodzi gościu do seksuologa i mówi, że ma problemy z żoną, że nie chce wejść, wysuwa znam. Się. Znam! Ty możesz dać. Dobra, znam, ale ja nie znam. Znasz ten problem, tak? Nie! Kurna! No dawaj, Marcin. Zaraz, bo tu ginę. A, ginę. No w końcu. Dobra, zginęłem. Kontynuuj. I przychodzi gościu właśnie ten, że mu się wysuwa, wychodzi gościu taki, wiesz, starszej... Ale co mu się wysuwa? Ja nie wiem. To cicho bądź. I mówi, to pan weźmie, pójdzie do sklepiku, kupi połóweczkę, z połóweczki do kieliszeczka i z kieliszeczka do gościu zdziwiony. No chuj, no spróbujemy, nie? Powiedział wszystko żonie, żona już tam wieczorem w łóżku, nogi rozłożone. Mąż bierze tą połóweczkę, z połóweczki do kieliszeczka i z kieliszeczka do a na to brrr, ogóra! Już to mówiłeś kiedyś chyba. O mój Boże. To już było kiedyś mówione. Taka scena z Harry'ego Pottera. Harry bierze proszek Fium i tam tłumaczy matka Rona. Ogień i powiedzieć głośno wyraźnie. No to odpowiada Harry, spoko, szmato ogarniam. Wchodzi do ognia, rzuca proszek i krzyczy Playboy Mansion. Co? No proszek Fium. Badam psy. Badam. Może jakiś live'ik 2-4 z sucharami? Ale była oglądalność w cholerę, mi się coś wydaje. No na bani. Nie do Poznania, to do którego miasta? A właśnie, mam kolejny suchar. Co to jest? Zielone, pstryk, czerwone? Ja. Żaba w sokowirówce. Ty chuju, zwaliłeś. A zobaczycie, ten odcinek będzie o tyle wyświetleń przez te suchary, że się w pale nie mieści.